dołączysz do nas. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z God of War Ragnarok. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Spróbujmy zarąbać tym razem tego typa. To jest... My tarczą go nawet nie będzie nawalać. Raz ja. Co za jebana dziwka. Też nie jestem usatysfakcjonowany, bo kurwa powinien zginąć śmieciu jebany. Idę na górę. Dobra, z tobą to wiemy już, bo gadaliśmy. Do tego koła nie dopływa woda. To chyba dobry moment, żeby odwiedzić ptaki na drzewie kruków. Zajebisty moment, tylko by było dobrze tam w końcu pójść. A ciągle tego nie robimy. Do tego koła nie dopływa woda. A teraz dopływa? W tej wyspie chyba coś jest. Może ten skarb, o którym mówił duch? Drugie. Mamy go! Kolejny tak szybko? Świetnie! Dlaczego stale się przy nas pojawiasz, mały? Czyżby szef kazał ci nas śledzić? Nie, skądże? Do głowy by nam to nie przyszło. Uwierz mi, mam tylko być waszym przewodnikiem. Oczywiście, jeśli chcecie. Standardowa procedura. Patrzcie to w ogóle, nie? Zabierzemy stwory do Ratatoska. Dziękuję. I jeszcze raz przepraszam, jeśli was uraziłem. Następnym razem będę bardziej pomocny. Gdybym się nie odwrócił, to bym tej skrzyni nie zobaczył. Gdybym się nie odwrócił, to bym tej skrzyni nie zobaczył. Dobra, teraz tak, tu mogę przeskoczyć, ale tu mogę wodę jeszcze wywalić. Kolejny
Kolejnego kruka słyszę ogólnie. Co mi dało, że to rozwaliłem. A, już wiem, co mi to dało. Puszczę pewnie tamtą bramę. Tak. Puszczę się unosi, dobra. Brama jest opuszczona, ale musi już tak zostać. No, puść to, Kratosie. Dobra, zdążyłem. Na farcie, ale zdążyłem. Bracie, ten parszywiec za chwilę wybuchnie! Ojku. Gdzie ja tego kruka słyszę? Okrągła sumka, bracie. Znajdziemy syna ducha. Naprawdę? Jego prośba to nie strata czasu? Nie wie, co się stało z jego synem. Rozumiem. W porządku. Gdzie ja go słyszę? Tak to nie zejdę. Jeszcze gdzieś tu słyszę coś z kruka. Kwestia jest taka, że tu już nie zjedziemy chyba, nie? Tu jest. No więc właśnie, dobrze go słyszałem gdzieś. O Boże. Okej. Dobra, mamy to zrobione. W takim razie. I możemy wrócić teraz sobie tutaj z powrotem. Trzeba wejść na górę i mu to oddać jeszcze. O! To nie tam? To gdzie ja mam iść? Dobra, tam są dwa questy. Próbujemy jeszcze raz? Spróbujmy, no. Rejo, wspomniałaś, że choć Fimbul Winter osłabił część, Veigadr straszny! Ducha pojeżdż nie mam. Dobra,
Super. Dobra, nie ma sensu. Bez wskrzeszenia nie ma sensu z nimi się bić. Niech spierdala. Trzeba wrócić do przystani. A że nie mam wskrzeszenia, to kwestia jest też taka, że nawet nie mam zamiaru tu już wracać. Co było do zrobienia, to już chyba zrobiliśmy. Zostały te dwa questy z tamtej strony. Spotkanie z panią Kuźni obudziło we mnie wspomnienia. Myślałem, że takie rzeczy są właściwe tylko mojej ojczyźnie. Wykuwające broń syreny? Ano. Dobrze pamiętam nimfę z jeziora o imieniu Nimue. Doskonale posługiwała się mieczem. Mimirze. Nie miałem na myśli niczego zdrożnego. Wstydź się. Wykuwała najlepsze miecze na wyspach i marzyła, by dokonywać nimi wielkich czynów. Ciekawe, co się z nią stało. Pewnie zaczęła się słabiej posługiwać mieczem. I się wzięło i zesrało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Jak będę płynął gdzieś tam, to dopłynę? Dobrze kminie? Bracie, możesz dokończyć historię o wyroczni z twojej ojczyzny? Przepowiedziała, że Olimp zostanie zniszczony przez Boga Wojny? Tak. Była pewna, że chodzi o Aresa, więc postanowiła mi pomóc. Nie przewidziała tego, że go zabije. Lepiej zróbmy przerwę. Jeśli mnie pamięć nie myli, to idziemy w stronę tego wielkiego posągu krasnoluda. Powinien gdzieś tam być młot Durlina. Dobra, tu poobijałem, co miałem. Chyba tu na górę jak wchodziłem, to nie miałem jak przejść gdzieś dalej. Zaraz zobaczymy. Dokładnie. Ojcze. Mów, duchu. Czy to... Ojcze. Nie widzę cię. Byłem zbyt wolny. Wybacz, że cię opuściłem. Twój ojciec nie żyje. Co? Jak to? Udał się na poszukiwanie drugiego skarbu samemu, by cię nie narażać. Jak widać, chcąc ochronić siebie nawzajem. Każdy z was przybył na inną wyspę i... Byłem taki głupi, ale dziękuję za wieści. Może teraz będziemy mogli znów się zobaczyć. To okropne. Okej. Chcąc ochronić się nawzajem, obaj zginęli. To cenna lekcja. Co teraz? Zabierzemy skarb i wrócimy do ojca. Po co? Żeby skończyć to, co ci dwaj zaczęli. Dobra, co tu będzie tym razem walka? Raczej wątpię. Za tobą, Kratosie! Kurwa, one już szóste levele mają. Za tobą, bracie! Jak on się zregenerował? Ej, moment. Oh!
Jedno mam pytanie. Jak on się kurwa zregenerował? Aż tak mocno. Widok z góry jest piękny. Z tego moba, co w nim siedział? Nie słyszę nigdzie orełka. Termiczna, niedokończona. Ale właśnie ją dokończymy. Dokończyć rycie. No dobra, Frejo, czytaj słowo. Ale będzie rozpierdziel, coś czuję zaraz. Wow, shit, here we go again. Dobra, biorę szybko, póki nie opadę nie na łeb. Młody Durlina. Wciąż w jednym kawałku po takim czasie, choć ruch oporu dawno się rozpadł. Zaniesiemy mu go. Jo! O, dobra. Czas ty wejść. Pójdź w prawo! No i git. Musimy jakoś pozbyć się tych skał. Na przykład tak. Ziarno Muspelheimu jest znów całe. Weźmy je do mistycznej bramy. Może znajdziemy arenę prób Surtra. Kruka słysza. Jest. Nieźle idzie, nawet bym powiedział. Ten hałas nie wróży dobrze. Ten ponurnik zaszył się tam na górze. Dobra, co go regeneruje? Za tobą, trucizna! Gdzie to gówno, co żyje ja? Ryja po odrę, kurde. Biorąc pod uwagę te skały i te stworzenia, nikt nie wydostałby się stąd żywy. Ponurnik! Szybko się zbliża! Kurwa, co on taki szybki? Auta.
Ja pierdolę, gdzie on jest? Ja pierdolę, jakie on robił uniki, skoki jakieś, co to kurwa małpa za wzo jakaś. Też w sumie podobnie wygląda Sejm aktualnie, no ale... Tu mogę przejść, a tu co mamy? Siema. Spodziewałem się. Przestań się wieć. Udało ci się, panie Kratosie! Wspaniałe osiągnięcie! Tylko tak dalej, a wkrótce będziesz ekspertem! Leci z sześciu. Nie wiem, czy to było protekcjonalne, czy po prostu smutne. Ja też. Dobra, wejdę tędy. O, tu bym nie przeszedł, gdybym miał to w ręce. Wyjście z tunelu jest tuż przed nami. To ten skarb? Niezły łup. Teraz rozumiem, dlaczego tym dwóm tak na tym zależało. Powinniśmy przekazać duchowi ojca, co się stało z jego synem. Już byłem, dobra. Dobra, i gdzie to było teraz, mi jeszcze powiedzcie? O, no prosto, dobra. Bracie, możesz dokończyć historię o wyroczni z twojej ojczyzny? Pomogła ci w kwestii Aresa, bo przepowiedziała, że Olimp zostanie zniszczony przez Boga Wojny. Tak, tyle że po zabiciu Aresa sam stałem się Bogiem Wojny. Ostatecznie to właśnie ja zrealizowałem jej wizję zagłady. Czyli wyrocznia sama sprowadziła na świat los, którego chciała uniknąć. Myślę, że mamy z nią sporo wspólnego. Wróciłeś. Co z twoim synem? O, proszę, mówcie. Zginął szukając drugiego skarbu. Nie wiedział, że wpadłeś na to samo. Nie. To moja wina. Postąpił wbrew tobie? Tak, bo tacy już są synowie. Powinienem był go zabrać. Wciąż byśmy żyli i bylibyśmy bogaci. Obaj. Nie obwiniaj się. Zaznał spokoju. Mimo wszystko dziękuję za pomoc. Poszukam go w Helheimie. Dobrze, że im pomogliśmy. Tak. No i dobra, nic. Żeby się ucieszył. Tak. A mnie kości korci mnie, żeby go ubić, nie? Cały czas. Dobra, bo tu nic nie zrobię, ale w pancerzach coś mam. Amulety jakieś? Okej, okay, umiejętności mogę coś wydać. Freya na pewno możemy coś wydać. Lewiatan nic na razie. Czemu mi tu? A, bo mogę to dodać, dobra. Nie mam ciągle 5 levelu, nie? Dużo to też nie kosztuje. Że mam sporo punktów, to mogę to powydawać. 9000 jeszcze mi zostało.
Próbujmy go ostrzem zajebać. Zobaczymy, jak pójdzie. Bejgadr straszny! Szmy zajebał. Nie ma sensu. Bracie, wstawaj! Szybko! Trzeba mieć kamień wskrzeszenia przy sobie. Do tego trzeba mieć ten wymaksowany ulti i do tego jeszcze trzeba mieć ten. Wymaksowane ulti i do tego trzeba mieć jeszcze ten Freya albo Atreusa przynajmniej. Wydaje mi się, że tutaj i tak już zrobiłem wszystko, co było. W każdym miejscu, jakim się dało, już byłem oprócz tego Freyo, jednego. Wspomniałaś, że choć Fimbul Winter osłabił część klątw Odyna, wciąż potrzebowałaś pomocy. Czy to Sigrun pomogła ci odzyskać ducha walki? Czy właśnie tak Odyn mówił o klątwie, przez którą nie byłam w stanie się bronić? O, prawdę mówiąc, tak było. Chcesz wiedzieć, jak działała ta klątwa? Co ze mną zrobiła? Ile kosztowało mnie uwolnienie się od niej? Chyba już nie chcę. Tak myślałam. Jeszcze jedną rzecz bym chciał zobaczyć. Bo nie pamiętam, czy tutaj wszystko mi się udało wtedy zrobić. Spójrz w prawo! Teraz pytanie, ja tu chyba wszystko jednak zrobiłem, nie? W tym miejscu. Się wydaje, no bo skrzynka też jest otwarta. No, tu wszystko było zrobione. Dobra. Freyo, rozumiem, że to Sigrun pomogła ci odzyskać skrzydła Walkirii. Były ukryte tam, gdzie myślałem? Nie. Ale tak, pomogła mi. Powtarzała, że muszę uwolnić się od gniewu, ale... mimo to pomogła mi. Dobra, pogadajmy z Kowalem. Czekaj. Brock musi mi opowiedzieć, jak to było. Będę udawać, że mnie tu nie było. Doceniam to. Dobra, ja sobie między odcineczkami tutaj poulepszam rzeczy, a na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.